We wtorek na Limanowskim Rynku odbył się drugi powiatowy kiermasz wielkanocny. Było w czym wybierać. Na stoiskach nie brakowało misternie wykonanych ozdób świątecznych i bardzo pysznych produktów regionalnych. Ciasto jest jabłecznik zwykły, jest z budyniem, babeczki ozdobione prosto do koszyczka, jajeczka drewniane, farbowane, zdobione, baranki, zajączki. I kurki. Dlaczego pani tutaj jest na rynku w Limanowie? Ja jestem zwolennikiem takich prac własnoręcznych i podziwiam młodych, że po prostu są tak oddani temu i robią takie piękne rzeczy. Także od każdego muszę po jednej rzeczy kupić. Od ciebie też mogę kwiatuszka? Tak. Takiego? To jest to? Tak. Po jednego i od i ciebie też jedną kurkę. Śliczne króliczki, tak sobie, ale te, bo jestem fanką w ogóle szydełkowania, więc mi się to doceniam pracę. Panie Sławku, jest w czym wybierać tutaj na tym limanowskim rynku? No jest bardzo dużo wyboru tutaj mamy, nie? Tak samo tam mają bardzo dobre regionalne produkty, smalczyki, żurek, zakwasy. Wszystko bardzo dobrze smakuje. Wszystkie te rzeczy praktycznie rozeszły się w 2 godziny, bo zainteresowanie nimi było przeogromne. Faktycznie to już mamy końcówkę. No od rana dziękujemy klientom, jesteśmy bardzo zadowoleni. Napracowałyśmy się, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Pogoda dopisała, jest super. Klienci mieli w czym wybierać? No było trochę wybór był. Zresztą stoisk jest tu dużo, to wybierać jest w czym, ale dosyć nasze stoisko też dosyć dzisiaj było oblegane, także że cieszymy się z tego. Swoje stoisko miała również limanowska akcja charytatywna. Ze sprzedaży rękodzieła przekazano pieniądze Patrycji Tokarz. Mieszkanka Kobyłczyny walczy o życie, a środki finansowe chce przeznaczyć na leczenie w Stanach Zjednoczonych. Jedzie nas do USA i mam nadzieję, że jakoś to się nam uda wszystko załatwić, pomóc jej, bo naprawdę ludzie mają bardzo dobre serca. Składki nie tylko tu, ale nawet przesyłają na nasze konto i widzę, że skuteczne. Pomoże im to. To jest bardzo młoda i piękna dziewczyna z Kobyłczyny i wydaje mi się, że trzeba jej pomóc, bo ja też choruję od dziecka i zawsze chciałam być w jakiś sposób sprawna i niezależna i na pewno Patrycja też chce żyć i też chce być zdrowa. I dlatego jesteśmy tu dla nich. I na koniec nie mogło zabraknąć życzeń dla naszych widzów. Życzę zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych. Dużo radości i miłości. No, wszystkiego najlepszego. Moi drodzy, czego życzymy widzom naszej telewizji? Radości, szczęścia, pogody ducha, życzliwości. Życzą czerwone korale z Pisarzowej. Józef Budacz, TV28.